Powiat bielski. Powiat bielski. Blisko ciebie. Blisko ciebie. Starosta powiatu bielskiego, Andrzej Płonka z nami. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Wczoraj był 15, panie starosto. Był czas na zapięcie budżetu. I jak go zapięliście? Źle. Nie mieliśmy takiej sytuacji przez 23 lata, żeby budżet, który na przyszły rok w zasadzie zapięliśmy go kredytem. Zawsze było tak, że środki, które otrzymywaliśmy jako dochody własne, głównie to były odpisy podatków PIT i CIT i środki, które wynikały z innej naszej również działalności, na przykład tablice rejestracyjne, rejestracja samochodów, tam też są opłaty i część z tych opłat, część mówię, zostawała również jako dochód naszego samorządu. I szacujemy, że 30-40% zmalały te dochody, jeżeli chodzi o powiat. To jest bardzo dużo. To gdzieś straciliśmy około, myślę, 1,5 miliona złotych na tych operacjach. Do tego straciliśmy na reformie podatkowej, którą rząd przeprowadził. Najpierw był PIT 17%, z 18% 17%, 17% w wyniku tego roku na 12%. Mówiliśmy o tym z premierem, prosiliśmy, że to tak się nie spełni, żeby to nie było ubytku dla naszego samorządu i w ubiegłym roku otrzymaliśmy w grudniu, dokładnie 29 grudnia, to była subwencja, którą otrzymaliśmy jako na poczet utraconych dochodów w tym roku, który teraz funkcjonuje, w którym rozmawiamy. Dostaliśmy jej kwotę 8 400 000, a straciliśmy, jak policzyliśmy, około 10 milionów, ale no to powiedzmy, że było prawie, że to samo, chociaż 1 600 000 to jest dużo środków finansowych dla powiatu. No i minął rok, dostaliśmy teraz kwotę 7 700 000. Z ministrem finansów rozmawialiśmy jako Związek Powiatów Polskich, tłumacząc sytuację, ale inflacji i sytuację niesamowitych wzrostów cen energii i że nasze szpitale, nasze domy pomocy społecznej, nasze szkoły nie będą miały środków, bo w subwencji tego oświatowej czy w innych dotacjach nie było. I tutaj otrzymaliśmy te środki, niektóre powiaty 6 milionów złotych, my dostaliśmy 7 700 000 na tego typu ubytki. No ale dzisiaj się dowiadujemy, że nie dostajemy te środki na ubytki w wyniku wzrastających cen energii, tylko też jako wyrównanie podatków na rok przyszły, co w ogóle do niczego to się nie skłania. No, w związku z tym otrzymaliśmy, to się nazywa ładnie, prognoza ministra finansów dochodów na rok przyszły. No i tak naprawdę do tej pory ten rok się kończy, że mieliśmy z tytułu podatku PIT 62 000 000 złotych. Na rok przyszły otrzymaliśmy prognozę 49 000 000 złotych, czyli brakuje 12-13 000 000 złotych. Ja to powiem o tyle drastyczniej, bo reprezentuję samorząd, który nie ma długu. W mojej ocenie tymi środkami dysponowaliśmy bardzo racjonalnie. Udawało się nam dużo środków pozyskiwać. Dokładaliśmy nasze środki do tych pozyskiwanych, żeby w tej nieprzewidywalności i złej sytuacji finansowej powiatu, bo te powiaty nigdy nie były uregulowane, jeżeli chodzi o swoją działalność własnych dochodów w jakiś sposób strategiczny. Zawsze to było tak jakoś to będzie na tej zasadzie, jeżeli chodzi o wszelkich ministrów finansów, nie tylko obecnego. Ale sytuacja, gdzie brakuje z dnia na dzień 12-13 000 000 złotych, nie pokrywa nam w ramach dochodów z podatków PIT bieżącej działalności samorządu, a więc nie mamy na bieżącą działalność płacową do końca w naszym samorządzie dla nauczycieli, dla prowadzenia domu pomocy społecznej. No i wiąże się oczywiście ze wzrostami cen energii, bo ogłaszamy kolejne przetargi na energię. Nie wychodzą te przetargi, bo się nie zjawia nikt, jeżeli chodzi o te osoby czy o te podmioty, które mogłyby tą energię nam sprzedawać po cenie jakiejś zjadliwej, czyli nie ma tutaj pewnej prognozy stabilności na lata następne. No stąd te moje słowa na początku źle, no bo źle. Oczywiście jesteśmy na świeżo po zgromadzeniu naszego zarządu Związku Powiatów Polskich i tą sytuację, którą ja przedstawiam, mówią w zasadzie wszyscy. Straciliśmy około 20% naszych dochodów, jeżeli chodzi o samorządy, mówię powiatowe. A to się wiąże oczywiście z tym, że dzisiaj mogąc się podratować kredytami, no to się ratujemy tymi kredytami na rok przyszły, wierząc to, że w roku przyszłym te brakujące środki w jakiś sposób wyegzekwujemy i pokażemy, jak jest naprawdę w samorządach powiatowych ministrowi finansów, panu premierowi, no bo może tego nie wiedzą. Twierdzą to dzisiaj zresztą niektórzy ministrowie, że mamy dużą nadwyżkę, jeżeli chodzi o naszą codzienną działalność, co oczywiście jest nieprawdą, bo to jest nadwyżka wynikająca ze sprawozdawczości, a nie z faktycznej sytuacji w samorządach. Ja zawsze mówię, jak chcemy wiedzieć, co się dzieje naprawdę w samorządzie, to trzeba sprawdzić tak zwaną sytuację finansową w kasie. Jak ta kasa na bieżąco wygląda, a nie cośmy dali w sprawozdawczości, bo pierwsze półrocze miało się zamknąć wieloma inwestycjami. Nie zamknęło się nie z powodu tego, że nie umiemy tego zrobić, tylko dlatego, że inflacja niektóre firmy pogrążyła, pracownicy, którzy byli z Ukrainy, wyjechali, niektórzy pracodawcy przedłużają terminy, a więc nie możemy to w pierwszym półroczu zapłacić. Przedłużamy pieniądze na rok następny. W związku z czym te pieniądze, które miały być zapłacone, stają się w ramach ministra finansów nadwyżką.
No pokrętne, ale tak nie jest. W ubiegłym roku otrzymaliśmy, jak już wspomniałem, jednorazową subwencję wyrównawczą. Otrzymaliśmy jej 8 400 000. Otrzymaliśmy tą subwencję jako utratę w roku następnym, a w roku, w którym funkcjonujemy, od naszych dochodów. A ponieważ dostaliśmy tą subwencję 29 grudnia, nie mogliśmy jej wydać. A skoro nie mogliśmy jej wydać, to 8 miliardów złotych stało się nadwyżką, a ona była a konto roku przyszłego przeznaczona. Więc jaka to jest nadwyżka? 8 miliardów złotych w skali kraju, a 8 400 000 w skali naszego powiatu. I tu sytuacja jest jednoznaczna, że ja rozumiem, że sprawozdawczość finansowa ma swoje prawa, no ale tą sprawozdawczość niestety pan minister finansów musi umieć czytać, a nie mówić sytuacji, której nie ma w danym samorządzie, bo w żadnej samorządzie jej nie ma. No i dzisiaj oto w wyniku takich właśnie działań, które próbujemy to tłumaczyć poprzez Komisję Wspólną Rządu, Samorządu również, no będzie za chwileczkę kolejna, no będziemy mówić ostrym językiem, twardym językiem, no bo doszliśmy do ściany. Jeżeli nawet trzeba byłoby przyszły rok przeżyć na kredytach, na restrukturyzacji, będziemy, nie wiem, do końca prąd wyłączać, będziemy się restrukturyzować osobowo, jest wiele osób, które może odejść na emeryturę, pewnie będą musieli odejść, no bo taka będzie kolej rzeczy, to nie załatwi tych braków, których nie mamy, a które do tej pory były prognozą naszej działalności. No to skoro kryzys, to jak będzie z pomocą dla Ukrainy, bo tam pomagaliście stale, a teraz co powiecie, bracia Ukraińcy, przepraszam, ale bida, bida i nie będzie dalej? No cóż, może być i tak. Prawda jest taka, że jeżeli chodzi o nasz samorząd, to naprawdę bardzo dużo pomogliśmy i pomagamy do tej pory. 5 tirów już żeśmy, czy 5. tir się w tej chwili realizuje, jeśli mogę tak powiedzieć. Przesyłamy oczywiście to, co najpotrzebniejsze, żywność, przesyłamy różnego rodzaju jeszcze obuwie, nawet wojskowe. Ten tir lada moment będzie zapakowany i pojedzie na Ukrainę. Wspomnę tylko, że to są tereny Czerniowców, czyli województwa czerniowieckiego, tam gdzie uchodźców jest najwięcej, no bo tam ta wojna jeszcze nie dotarła, w sensie bombardowań i tego, co się dzieje bardziej na wschodzie. I tam tej żywności potrzeba wiele. Oczywiście to jest również Lwów. Ja też otrzymuję wiele próśb, również od arcybiskupa lwowskiego, aby, jeżeli można pomóc tam osobom, to żeby pomagać. Mamy tam oczywiście księży, którzy są Polakami, również przy katedrze we Lwowie, więc na ile nas jeszcze stać, to pomagamy. No ale powiem tak, no może przyjść czas taki, że będzie nam trudniej. Oczywiście, że Polacy pomagają i będziemy chcieli wszystko zrobić, żeby pomagać. Tu na miejscu mamy też wielu Ukraińców, którym pomagamy i są przecież w naszym zaopatrywaniu. No ale jak będzie coraz biedniej, to i będziemy biedni pomagać. No taka prawda jest. No jeżeli nie będzie z czego, no to i my będziemy oczekiwali pomocy. A jak jest coraz biedniej, to jest coraz drożej, przynajmniej dla własnych obywateli. Komunikacja Beskidzka na przykład zapowiedziała, że od przyszłego roku podniesie ceny biletów. Komunikacja Beskidzka z propozycją podniesienia cen już dawno zabiegała u samorządowców naszego powiatu. Próbowaliśmy to w jakiś sposób łagodzić, aby nasi mieszkańcy ten trudny okres mogli, przynajmniej ci, którzy odstawiają swój samochód, bo ceny paliwa bardzo w pewnym momencie wzrosły, żeby ta komunikacja była z ludzką twarzą, jeżeli chodzi o dojazd, szczególnie spoza terenów miejskich, tylko wiejskich, do miasta. I to się pięknie udawało. Natomiast dzisiaj te koszty bieżącego życia i inflacja powodują, że jesteśmy bez wyjścia. Zresztą nie tylko my, bo słyszymy, że ościenne samorządy już podniosły te kwoty. My chcemy tą złotówkę w tej chwili, czyli do 5 zł podnieść, bo w tej chwili te ceny mamy ujednolicone. Czy to się na tym skończy, trudno mi powiedzieć. Czy to się przeniesie na to, że ludzie nie będą jeździć komunikacją, nie wiemy. Mam nadzieję, że nie. Natomiast no, wiemy też, że przy okazji ceny paliw wcale nie maleją, rosną i to się też przekłada na to, że niektórzy rezygnują z samochodów, do tej komunikacji się przesiadają, bo jednak jeżeli ktoś idzie sam, a nawet 2 osoby dzisiaj, a ma dojazd 20 km, to komunikacja jest tańsza, po prostu jest tańsza. Czyli co? W powiecie bielskim, w Związku Powiatów Polskich i tak dalej, szykują się smutne święta i duże pytajniki na rok przyszły? No dzisiaj wiemy już, że złożony budżet, który był do 15, no złożyliśmy ten budżet. Tak naprawdę jego dokładne oglądnięcie, moje przynajmniej ocenie, jako starosty bielskiego, nastąpi w styczniu bądź w lutym, a więc najpierw po przegłosowaniu przez rząd budżetu państwa, czyli przez Sejm. W tym roku prawdopodobnie będzie zatwierdzony, że tak, dowiemy się o tych wskaźnikach, które już z ustawy budżetowej będą wynikały, bo to, co w tej chwili mówimy, mówimy cały czas o pewnym prowizorium. Tu się oczywiście nic nie zmieni, bo jeżeli chodzi o nasze wskaźniki, to będzie ich wielkość kosmetyczna, ale mając budżet państwa, będziemy absolutnie zabiegać o to, aby kwoty, które znikły z naszych budżetów, a które do tej pory były w wyniku odpisów podatków PIT, wróciły, bądź były w jakiejś formule, nie wiem, dotacji, subwencji z powrotem przeznaczone, bo one zagwarantują naszą bieżącą działalność. Jak będziemy mieli środki na naszą bieżącą działalność, pana pytanie o kwestie inwestycyjne i inne będą miały sens. Bo jeżeli nie ma środków na bieżącą działalność, trudno mówić o tym, żebyśmy cokolwiek mówili o inwestycjach, jeżeli na tą działalność, którą potrzeba podstawową, środków brakuje. Teraz musimy niestety zamrozić nasze działania i zobaczyć, w którym kierunku my zmierzamy, bo ja też jakoś nie widzę teraz, w którym kierunku byśmy mogli dzisiaj podążać, żeby się rozwijać, mając na uwadze budżet, który w zasadzie parę dni temu otrzymaliśmy, bo nie wiedzieliśmy, że taka będzie różnica w tym, co mieliśmy, a w tym, co możemy mieć. Andrzej Płonka, starosta powiatu bielskiego. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję. Audycja została zrealizowana na zlecenie powiatu bielskiego.